Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym przeglądzie modów na moim kanale z The Sims 2. I dzisiaj, moi drodzy, mamy dość trudnego moda. A przynajmniej on mi się taki wydaje, ponieważ jest tutaj naprawdę mnóstwo takich, jakby to powiedzieć, odnośników do tego moda. I wszystko jest w ogóle po angielsku, jakoś tak ciężko mi to ogarnąć. Ale będziemy próbować, w końcu to jest test. Więc razem spróbujemy się przekonać, o co w tym wszystkim chodzi. I jak możecie po tytule już zobaczyć, jest to mod na dzieci na studiach, tak. Żeby młodzi dorośli mogli być w ciąży i mieć dzieci na studiach. Nie mam pojęcia, jak to będzie funkcjonowało, ale właśnie o to chodzi, żeby to dzisiaj sprawdzić. W związku z tym jesteśmy znowu na stronie mod The Sims Info, jak zwykle, link w opisie. No i co, będziemy testować. Będziemy testować, tu jest mnóstwo wyjaśnień co do każdego moda. Jak zwykle możemy ściągnąć tylko po jednym pliku odnośnie każdego z tych, nie wiem jak to nazwać, z tych części moda, o tak powiem. I mamy tutaj moda, który odpowiada za starzenie się simów. Tak, i tutaj mamy jeden dzień, w sensie, że jak ja to tak zrozumiałam, że o 18, tak jak normalnie w rozgrywce nam się o 18 codziennie sim starzeje o jeden dzień, tak tutaj będzie się starzał na uniwersytecie. Tutaj mamy o 3 dni, tutaj mamy 6 dni. Czyli to są takie wersje, że chyba będą się starzeć co 3 dni simowie, a nie codziennie, tak? Albo co 6 dni. Tak to rozumiem przynajmniej. I ja bym sobie wzięła, moi drodzy, to pierwsze, bo chcę tak normalnie zobaczyć, jak to będzie działać. I co mamy dalej? Dalej mamy ciążę właśnie dla młodych dorosłych. I tutaj mamy jedną wersję z tą ciążą. I drugą wersję do wyboru również. Pierwsza to jest interakcje z dzieckiem i pragnienia dla młodych dorosłych, a w drugiej tego nie ma. I nie bardzo rozumiem, o co w tym chodzi. Mimo że czytałam, ale nie ogarnęłam. W każdym razie wezmę tą pierwszą wersję i zobaczymy, jak to działa. Tak, to będzie naprawdę wielki test wszystkiego na ślepo prawie, że. Tutaj mamy kolejne mody odnośnie adopcji. Adopcji dzieci na uniwersytecie. Ja tego moda nie będę testowała. Nie wiem, czy to nie będzie już za dużo, tak szczerze powiem. No i kto by chciał adoptować sobie dzieci na uniwersytecie? No, powiedzmy szczerze. Jeśli już ktoś, nasz sim miałby zajść w ciąży, to wiecie, to byłaby taka jakby wpadka, bo nikt przecież nie planuje dzieci na studiach, chyba. Więc no. Dalej mamy ciążę kosmiczną na studiach. Tego też nie będę testować, ale taki mod tutaj jest, jakbyście chcieli. Później mamy szkolnego busa, który będzie przyjeżdżał po nasze dzieci. I myślę, że to się przyda, oczywiście, bo nasze dzieci jak podrosną, to chyba nie chodzą do szkoły, prawda? I mamy kolejnego ciekawego moda, to on dotyczy tego, że możemy w każdej chwili chyba wyprowadzić swojego sima. Wyprowadzić go no z uniwersytetu, tak? I on może zabrać ze sobą kogo chce, oprócz studiujących simów, tak? To zrozumiałam i tutaj nawet mamy to pokazane na tym zdjęciu, że po prostu on sobie tak, chce się wyprowadzić do jakiejś tam wioski. No i tak, właśnie tutaj możemy wybrać sobie, kogo chcemy ze sobą zabrać. I tutaj również wpisujemy, ile pieniędzy może ze sobą zabrać ten sim. Także jest to, myślę, ciekawe i spróbujemy to sprawdzić. Dalej mamy do nastolatków, żeby oni zostawali nastolatkami, czyli nie dorastali na kampusie. Tutaj znowu jest coś z ciążą kosmiczną, tego też nie będę używać. I tego w ogóle nie rozumiem, jakiś Greek House. Ja sobie to po prostu daruję. I sprawdzimy tylko te trzy mody, które wybrałam, czyli odnośnie tej ciąży, odnośnie tego starzenia się i co ja tam jeszcze wzięłam? I tych autobusów, tak? I jeszcze chyba pominałam ten z tym Unidormsem. A to odpowiada za to, że tak, przepraszam, że się tak jąkam, ale ja to czytałam przed chwilą i tak próbuję to teraz poskładać, żeby to jakoś wyjaśnić, a kurczę, nie umiem dobrać słów. Chodzi o to, że pokoje w uniwersytetach nie będą przeznaczone tylko dla studentów, albo będą przeznaczone dla dzieci, tak? Nie wiem, czy rozumiecie. W każdym razie tego chyba... Aha, czyli to nie są pokoje dla dzieci, a to nie są pokoje dla studentów. Dobra, zobaczymy, co się stanie, jak w ogóle nie pobiorę ani tego, ani tego.
Sprawdzamy te trzy mody, które pobrałam już. Tutaj jeszcze był odnośnik do fixa na ciążę dla młodych dorosłych i myślę, że go pobiorę, ponieważ zastanawiam się, czy to nie będzie miało właśnie znaczenia. Tak, i wezmę ten pierwszy dla kobiet, ponieważ nie będę mężczyznami zachodzić w ciążę, tak? No, i teraz, skoro już wszystko mamy, jak już wszystko mamy ściągnięte, wchodzimy oczywiście jak zwykle w folder dokumenty, EA Games, The Sims 2 Ultimate Collection i Downlands. No i co, otworzymy sobie folder... jak to było? Dobra, powiedzmy, że dzieci na studiach. I po prostu, jak zwykle, będę przenosić te pliki sobie do jednego folderu. Tak więc tutaj mamy wszystkie nasze mody i widzimy się zaraz w grze. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w grze. U Damiana znowu, oczywiście. Damian, nasz tester studiów. I jest z nami także Angelika, przyjemniaczek. Na pewno fani Damiana i Angeliki się ucieszą. Bo jest z nami właśnie dzisiaj Angelika i to ona będzie naszą testerką. Ona tutaj jest już na prawie, znaczy na psychologii. Ale ona chce być prawniczką, więc wiecie. I teraz wypróbujemy, czy da się zrobić przede wszystkim dziecko. No i uwaga. Tirari, jest, postaraj się o dziecko. No to jedziecie z tym koksem, bo chcemy tu zobaczyć. Chcemy tu zobaczyć, czy to działa. I jak to będzie wyglądało. Jest muzyczka, czyli będzie dziecko, więc no cóż, teraz musimy poczekać, aż się pojawi brzuch. Więc no myślę, że na razie to wytnę i zobaczymy, jak to się potoczy. Wrócę do was, jakby coś się działo. Okej, moi drodzy, mamy pierwszy objaw. Wyskakuje nam brzuszek, zobaczcie. Angelika jest w ciąży. Czyli na razie to działa, zobaczcie. Taram. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Oni tutaj sobie żyją, chodzą na razie na studia normalnie i tak dalej, więc... no wrócę do was, jak się będzie coś działo ciekawego, bo nie ma sensu tutaj prowadzić takiej zwykłej rozgrywki, bo nie o to w tym chodzi. Także zaraz wracam. Tutaj mały update, kochani, tylko powiem, że Angelika normalnie z brzuszkiem idzie na wykłady. Jak tylko sobie zje. Bo oczywiście potrzeby w ciąży spadają ostro, więc... No jest to wyzwanie, ale myślę, że całkiem ciekawe. Widzicie, ona idzie normalnie teraz na uczelnię. Zaprezentujemy. Sprawdzimy, czy na pewno tam dotrze. Proszę bardzo, poszła. A tutaj przyjechał podania na samochód do pracy. To tak jeszcze taka aktualizacja odnośnie pracy na studiach. Wszystko działa nadal. Tylko tak jak było, minus jest taki, że no nie ma tutaj tego okienka z pracą i można po prostu czasem o tej pracy zapomnieć. Także no, trzeba mieć to na uwadze. No i cóż, wracam z kolejnym update'em. Ogólnie jesteśmy już chyba przy końcówce ciąży i jeszcze chciałam pokazać, że można też wykonywać normalnie interakcje z brzuszkiem. Więc wszystko fajnie działa. Także tak, taki mały update i zaraz wracam, jak będziemy już rodzić, tak myślę. Tak mi się wydaje, że tak będzie, no. Więc kolejne cięcie. Kochani, Angelika rodzi! Jest poród, moi drodzy, na studiach. Wow, szok, niedowierzanie. A Damian akurat pojechał do pracy, także super. I mamy córeczkę. Pamiętacie, w serii z biedakami też nam się urodziła córeczka. Ale dobrze, dajmy jej jakąś może inaczej na imię. Tam miała Jasmine, tutaj może mieć... A dajmy jej Marta, tak po prostu, po polsku. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, żeby nie było. Damian dobrze zarabia, jak widzicie, bo troszkę zrobiliśmy, ale co ty tak, jedzenie ważniejsze. Standard i tak. Trzeba gdzieś stawić łóżeczko. Czyli jak widzicie, normalnie, fajnie, wszystko działa. Cieszę się, że mamy dziecko, patrzcie. Pierwsze studenckie dziecko w Miłowie, a właściwie w Akademii Klasycznej. Damian jeszcze nie wrócił. Ale tak, jest córeczka nasza, sprawdźmy w drzewku. I jest normalnie ojciec Damian, super.
Dobra, my ją tutaj nakarujemy, sobie ogarniemy i zaraz wam też pokażę właśnie na przykładzie tej Simki, bo ona też zaciążyła, moi drodzy. Tak, zaraz wam pokażę, jak jest z tym wyprowadzaniem się stąd i w ogóle. Nie podoba jej się facet, okej. Okej, karmienie działa, także spoko. No to wracam przy następnej aktualizacji. Tutaj troszkę sobie pomogłam z tym dzieckiem. I zaraz zobaczymy, jak ono dorasta. Jeśli się uda, mam nadzieję. Bo dorasta na kodzie, ponieważ nie chce już... Chwilę, czekaj, co się dzieje, Angelika? Dorośnie to dziecko? Chyba nie. Okej, mały nam dorósł i teraz patrzymy tylko tak na szybko, przytul. Baw się. Aha. Czyli my nie możemy go uczyć chodzić, ani mówić. Tutaj na studiach, z tego co widzę. Dobra, możemy go uczyć mówić i możemy go uczyć chodzić, ale musi mieć po prostu z nami większe relacje tutaj, musimy być przyjaciółmi. No dobra, on jest takim zcheatowanym dzieckiem akurat, bo chciałam po prostu na szybko sprawdzić, jak to wszystko działa. Więc dobra, mamy zcheatowanego chłopca i on się miewa w całkiem spoko. Więc zobaczymy, jak będzie ze szkołą takiego chłopca. Więc patrzymy dalej, jak to będzie działać. Niech on nam dorośnie. Chłopak nam dorósł, zobaczymy, jak będzie ze szkołą. Ale jeszcze chciałam... Tak. Chciałam jeszcze zobaczyć jedną rzecz, gdzie jest Angelika. Czy Angelika, jak zadzwonisz po usługi, to czy będzie dostępna opcja, żeby zatrudnić opiekunkę do dziecka? Jeszcze to sobie sprawdzimy. Możemy. Czyli jak ją zatrudnimy? Patrzę na Twigowi, nie wygląda to, aby... Aha, bo my nie pracujemy. Czyli, wiecie, to się nie liczy, że chodzimy na studia i tak dalej. No dobra, chcecie wynająć tylko na teraz. Zobaczymy, jak to będzie działać, czy już w ogóle przyjdziesz. No i co, czekamy właściwie do rana, aż ten mały pójdzie do szkoły. Nie ma się co przejmować, co on robi w ogóle? On się bawi. On się tutaj bawi, więc tak. Jak widzicie, normalnie wszystko jest. A to się odpręża. I przyszła niania, proszę bardzo. Przyszła niania, Clara Lawson. I będzie się zajmowała naszą małą Martą. Nie, poszła do łazienki. A co to jest? Aha. To jest po prostu jakiś bug. W sensie minus tego moda, że się pojawia taki komunikat. Ale jak widzicie, nic się nie dzieje, dziecko z nami zostaje chyba. Zobaczmy, przy ten facet, czy on nam zabierze to dziecko? Nie, on nam go nie zabiera, on po prostu sobie przyszedł. No dobra. Tak, bo on ma na imię chłopiec. Tak, tak wyszło, nieważne, po prostu to jest testowe dziecko, więc... Tak sobie ma na imię, więc no dobra. Czyli wyskoczy nam komunikat, że go zabiera, ale go tak naprawdę nie zabiera, więc spoko, tak myślę. Tutaj nasz chłopiec ma zaraz do szkoły. Więc czekamy, aż on do niej pójdzie. I czy faktycznie autobus przyjedzie? Powinien być o 8, teoretycznie. I jest, proszę bardzo. Jest normalnie. I automatycznie chłopiec idzie do tej szkoły. O, ktoś tu nam przynosi lampę. Nice. Nie, w ogóle cię nie widać. W ogóle cię nie widać, kobieto. Ale dzięki. Okej, moi drodzy, jeszcze sytuacja wygląda tak, że na przykład Dajan teraz miał jechać do pracy, ale do niej nie pojechał, ponieważ Angelika jest na wykładach. Czyli możecie mieć pełny akademik ludzi, ale jeśli nie zamówicie opiekunki do dziecka, to i tak z domu nie wyjdziecie. Więc tak, więc zadzwonimy po tą nianie, bo ona sobie już poszła w ogóle. Czyli musimy mieć
tą opiekunkę do dziecka, jak chcemy wyjść z domu. Na przykład Demon teraz chciał iść do pracy, no i nie mógł, no. Więc dobra, to niech ona sobie przyjdzie, ale Demon już i tak do tej pracy nie pójdzie, bo i tak nam się teraz zaczęła praca pokrywać ze studiami, więc będę musiała albo mu zmienić pracę, albo, nie wiem, dostać kolejny awans, żeby mi się godziny zmieniły. Więc zobaczymy. A mamy 15, chłopiec normalnie wraca ze szkoły i jeszcze chciałam teraz sprawdzić, czy możemy się wyprowadzić. O, patrzcie, nawet przeprowadził kolegę lub koleżankę ze szkoły. Czyli jest taka opcja. Czy można się wyprowadzić? Jest poszukaj domu dla siebie. I jak to będzie wyglądało? Czy możemy się wyprowadzić z dzieckiem? Wychodzi na to, że nie możemy. Chyba, że tak. No dobra, możemy. Możemy, po prostu on nie jest traktowany jak członek rodziny z jakiejś przyczyny. Trochę tego nie rozumiem. A może dlatego, że... Ale jakbym chciała wziąć Martę, to mogłabym z nią iść. No ale nie będę zabierała Angelisy dziecka. Jeszcze chciałam sprawdzić jedną rzecz. Bo ty raczej sam nie możesz. No na pewno raczej nie możesz. A jakbym cię postarzyła... Gdy go postarzymy... Też sam się wyprowadzić nie może. A czy my możemy się z nim wyprowadzić? Nadal nie możemy go wziąć, czyli on jest zbagowany do tego stopnia, że nie można go zabrać. On się nawet nie może wyprowadzić jako dorosły, czyli on jest totalnie zbagowany. I zostanie na zawsze chyba na tych studiach. Dlatego musimy to zrobić inaczej. Tyle się tu dzieje jednego dnia, moi drodzy. Tak to jest. I ona może zabrać psy, Damiana, Angelikę i Martę nawet. Ale niech idzie sama. Tutaj robimy urodziny małej. Jeśli chodzi o ten test, to myślę, że to byłoby już wszystko. Proszę bardzo, można normalnie się wyprowadzić ze studiów. Nawet w trakcie studiowania. Pojechała. I jej nimo. Tak. A tutaj jest mała Marta. Normalnie miała urodzinki przy torcie, wszyscy jej śpiewali 100 lat. Jest taką... rudą blondi, że tak powiem, chyba po ojcu i po matce, mieszanka. No. No i to w sumie byłoby tyle. Jeszcze mogę zobaczyć Angeliką, czy może się wyprowadzić na przykład. Może. No jest to samo okno. Czyli dalej jest to samo. Jakbym chciała ją teraz wyprowadzić? Ale ja nie chcę jej wyprowadzać, kurde. On w ogóle się nie może wyprowadzić. On jest w ogóle zbagowany, więc... Nie chcę, żyć swoim życiem. Nie widzę tutaj tej opcji. No dobra, nie będę kombinować, moi drodzy. Sprawdziłam ogólnie działalność tego moda, czyli możemy normalnie zajść w ciążę, możemy urodzić dziecko, normalnie je tutaj wychować. Pokaż co? Nie wiem, co jeszcze mogłabym tutaj sprawdzić tak naprawdę. Możemy wynająć nianię. Możemy uczyć mówić, chodzić, ogólnie dziecko jak nam podrośnie może normalnie chodzić do szkoły. No i nie wiem, jakby skończyli studia, czy mogą wszyscy razem wrócić. Na pewno jesteście tego ciekawi, tak samo jak z tymi psami, czy mogą ich zabrać razem, więc ja to dogram i zaraz wam pokażę. O, tak będzie najlepiej. Jakby ktoś pytał, opieka społeczna na studiach też działa i również zabierają dziecko. Także no, taka sytuacja. Poszła. Zostaw moje dziecko. Oddajcie moje dziecko. Zabrali mi dziecko. No działa, no bo ona została sama, bo ten... A tutaj jest, dobra. No, nie zabrali, ha. Marka, nie ma was. Pajo. Hehe, zaraz tutaj ogarnę. Okej, kochani, już kończymy totalnie. My skończyliśmy sobie studia i teraz po prostu spróbujemy tej opcji wrócić do otoczenia miłowo. I zobaczymy, czy to pójdzie tak po prostu. Okej, Angelika dorosła. Angelika może się wyprowadzić albo zostać. Tak, chcę się teraz wyprowadzić, więc na tym to polegało. I Angelika weźmie ze sobą małą Martę.
I zaraz wyprowadzimy również Damiana. Damian, ty również. Chciałabym, żebyś wrócił do Miłowa. Tak, i teraz możemy zadecydować, ile Angelika weźmie ze sobą pieniędzy. Ale tutaj możemy coś wpisać, coś ten. O, jest, dobra. Czyli możemy sobie. Dobra, niech Angelika weźmie 10 tysięcy. Taką połowę. I zabrała dziecko, super. A my teraz z Damianem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dorastamy. No i co? Wracamy do Miłowa i pewnie. Tak, przejdzie ten sam komunikat. Bierzemy ze sobą pieski. Było też pytanie, czy pieski z nami wrócą. Jak widać, tak też będzie. A więc idziemy z Damianem. Pieski idą z nami. Proszę bardzo. Okej, okay. No i co bierzemy sobie? 10, 6, 7, 7, czyli to, co tam zostało. Jeszcze jeden update. Pamiętacie, jak wyprowadziliśmy tą samochodzik? Ona, jeśli ją wyprowadziliśmy przez komputer, to ona po prostu jest w skrzyni rodzin, tak jak tutaj widzicie, więc to nie działa tak, że ona wraca od razu do otoczenia. Tylko możemy ją teraz wprowadzić do innego akademika albo w inne miejsce. Więc dopiero jak Sim kończy studia, wtedy mamy powrót do swojego otoczenia. I tak, moi drodzy, niestety miałam problemy z zapisem gry. Przez to, że chciałam to wszystko pokazać szybko i przyspieszałam kodami i tak dalej, to pewnie mi się po prostu to zepsuło. W każdym razie chciałam już to podsumować wszystko. Ten cały mod, on był strasznie długi i monotonny dla mnie, bo naprawdę dużo musiałam tutaj siedzieć nad tym wszystkim, przeczekać całą ciążę, potem te całe studia z nimi przejść i wszystko, jestem po prostu... Ach, mówią, to było ciężkie. W każdym razie mamy to już za sobą, sprawdziłam te wszystkie opcje najważniejsze, czyli podsumowując, Simka może zajść w ciążę, normalnie urodzi dziecko. Dziecko normalnie może dorosnąć na studiach u nas, może się wszystkiego nauczyć, chodzić do szkoły. Potem możemy zadecydować, czy chcemy dalej tutaj mieszkać, czy się wyprowadzić, wrócić do miasta. I w sumie to chyba tyle. Nie wiem, czy coś więcej było. W każdym razie te mody działają, aczkolwiek no jest to wyzwanie mieć dziecko i studia jednocześnie. Trzeba pamiętać o tym, żeby zatrudniać nianię za każdym razem przed egzaminami czy przed wyjściem na wykłady, bo dziecko nie może być samo. Jak widzieliście, tutaj też opieka społeczna może nam zabrać dziecko. Więc tutaj wszystko działa prawie tak samo jak w normalnym otoczeniu, z tym, że no mamy te studia i... No i tak. I mimo, że jest akademik pełny simów, musimy zatrudnić nianię, gdy wychodzimy. No. I normalnie, jak kończymy studia, możemy zabrać ze sobą zarówno dziecko, jak i zwierzęta, więc myślę, że to już jest wyjaśnione. No. Niestety nie pokażę wam, jak to z nimi było, bo gra mi się nie zapisała. Jak widzicie, oni dalej są w akademiku. O, proszę bardzo. Dalej tutaj siedzą, niestety. No, ale trudno. Ja sobie pewnie tam wejdę i ogarnę ich zaraz. No, ale to było tyle. Mam nadzieję, że ten test moda wam się podobał. Strasznie mnie wymęczył, ale mam nadzieję, że było warto i że ktoś chociaż na tym skorzysta. Ja nie wiem, czy będę na tym korzystać, ale póki mi nie wadzi, to chyba sobie to zostawię po prostu i tyle. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.